No cóż, pogoda nam nie dopisała. Dopłynęliśmy do miejsca slipowania w czwartek, jak widzieliście, w piątek, jak płynęliśmy, przez chwilę było widać łódkę drewnianą, którą mijaliśmy. Kilka słów powiedziałem, ale wtedy domyślaliśmy się, co to jest. Teraz mamy akurat to szczęście, spotkaliśmy się w Łącku, gdzie pewnie kolega też nocował. Poprosimy go, żeby powiedział może kilka słów na temat swojego wyjazdu, co, jak, dlaczego, bo my już wiemy, ale chcielibyśmy, żebyście też zobaczyli, jakich można fajnych i pozytywnych ludzi spotkać w trakcie uprawnienia hobby. Poprosimy cię, powiedz kilka słów, jak to wyglądało. Witajcie, nazywam się Michał Zygmunt, jestem z Nadodry, płynę drawnianą łódką. Jak masz kanał, to powiedz, jaki się nazywa twój kanał? Odra Sound Design. Płynę drawnianą łódką z Bugu na Odrę, 1300 km. Drawnianą tradycyjną łódką pychówką. Po co? No dlatego, żeby przywieźć mojej zatrutej i zniszczonej rzece odrobinę dzikości, Bugu, Wisły, innych rzek. Płynę już czwarty tydzień. Zacząłem w marcu, jest połowa kwietnia, no, dla mnie sezon już otwarty, no i płynę. Co ma na celu? Co chcesz pokazać, powiedz? No, chciałbym przede wszystkim zwrócić uwagę na problem rzek, który jest w naszym kraju ciągle spychany gdzieś na margines. No, żyjemy w kraju, w którym druga największa rzeka w zeszłym roku zasłynęła wielką katastrofą. W tym roku spodziewamy się kolejnych. Nie zrobiono niczego, żeby naprawić, zrobić cokolwiek, żeby zatrzymać przyczyny tych naturalnych katastrof. Promuje powrót na rzeki, wracamy na rzeki w różny sposób. Wypływacie pontonami, moi przyjaciele pływamy drewnianymi łodziami. Uważam, że to są te wielkości, to jest ten rodzaj turystyki i spędzania czasu, który jest super wspaniały. Wróćmy na te rzeki, bo te rzeki są tak naprawdę nasze, a nie jakieś mityczne drogi wodne z wielkimi barkami, których nie ma. Przed chwilą rozmawialiśmy o problemach i wy, i ja przechodzę problemy z gospodarzem tych wód, czyli z wodami polskimi, które oprócz gadania nie potrafią zrobić niczego. Sądzę, że te nasze łódki, ten nasz rodzaj turystyki jest przyszłością naszych rzek, naszych jezior. Zachęcam wszystkich do tego, żebyśmy wracali na te rzeki, czy pontonem, czy łódką, czy kajakiem, czymkolwiek. Niestety my też się odbiliśmy od ściany biurokracji. Dwa tygodnie temu, jak próbowaliśmy dzwonić na śluzy, dowiadywać się, czy będziemy mogli się prześluzować, dostaliśmy informację, że tak jak najbardziej będzie to możliwe. Na dwa dni przed wyjazdem dowiedzieliśmy się, że jednak nie, szlak wodny generalnie nie będzie czynny. Zmuszeni byliśmy zrobić dużo mniejsze generalnie kółko tutaj po noteci. Jest to generalnie przykre, to co się w tej chwili tutaj dzieje, to całogólne zaniedbanie. Także może jeszcze zobaczmy tutaj, pokażmy jeszcze może sprzęt. Łódka jest rekonstrukcją, czy to jest coś nowego? Te łódki są ciągle budowane, ale jest to rzeczywiście nie szafka, rodzaj łódki pychówki, która jest na nas Wisły, z Bugu. No te tradycje powoli wracają. Zbudowałem ją z Dominikiem Wichmanem, dosyć znanym w tym środowisku szkutnikiem, który buduje te tradycyjne drewniane łodzie. No i jest nas coraz więcej na rzekach, którzy wracają do odpychania się długim pychem od dna i pływania. Używam do tego żagla rozprzowego. Mam też mały silnik, bo jednak 1300 km to kawał. Mamy jeszcze ze sobą tutaj kolegę generalnie kajakarza, którego też za chwilę może uda się nam zachęcić do tego, żeby to jednak był ponton, a nie tylko siła mięśni. Tak? Nie, kolega też stał 4 dni. Póki 4 dni z nami generalnie przepłynął. Dobrze, bardzo dziękujemy. Miło było. Dzięki, to jest generalnie super spotkanie. Dzięki. Wrzucimy cię na stronę naszej turystyki pontonowej. Jak weszcie nam odnośnik, to zrobimy też swoje sprzęt, żeby coś zobaczyć. Dziękuję. Dziękujemy, do zobaczenia. Obserwujcie nas dalej. Dzięki za nasze.